Słoneczko w kucie wychodzi, a my w drogę. Godzina 7:17, a ja pomykam do browaru Sadze Bir. Zobaczymy, co tam się dzieje podczas lockdownu gastro, bo jak wiadomo, nie wiadomo wszystkim, Sadze Bir większość chyba swojego piwa sprzedaje do restauracji i pubów. Siódma 41. Normalnie jak żyło miasto, to by też było pełno turystów. A tak to jest puściutko. Planuję zatrzymać się w Tyńcu i zjeść jakieś śniadanie, bo jeszcze nie jadłem. Muszę najpierw spalić to, co nadrobiłem wczoraj wieczorem. Jadę. Kręcę. Droga jest moją świątynią. Może ktoś wie, jak inaczej tutaj przejechać. Jestem w drodze, jeszcze na drogę rowerowania, to nie jest. Browar znajduje się w miejscowości Ślaszowice. To jest, zaraz za nim jest Zucha Beskidzka. Jadę tak, że cały czas wzdłuż w górę korta rzeki Wisły aż do miejscowości Wielkie Drogi i tam odbijam na południe. Aktualnie przy Tyńcu jest trochę zamieszanie z tymi drogami. Nawigacja źle prowadzi poprzez jeszcze nieistniejącą ścieżkę rowerową. Po pół godziny walce w ciężkich warunkach, w ciężkim terenie dojeżdżam do asfaltu. Nie ufajcie GPS-om.
Masakra. Nowy rower funkelnówka. I co to się podziało? Miałem jechać tą kładką, ale coś nie wyszło. Niestety czasowo wychodzi, wyszło to więcej. Trochę więcej się natrudziłem. No ale nie wolno się poddawać. Trzeba cały czas kręcić i jechać do przodu. Wtedy droga mija. Po mi się dostaje asfalt. Gracias. Jestem już w miejscowości Chwacimiech i tutaj odbijam na południe, jadę w kierunku Suchej Beskidzkiej. Tak wygląda mój outfit, takie pomieszanie ciuchów z AliExpress, z polską myślą technologiczną. Mówię tutaj o odzieży termicznej. W takich okolicznościach będę spożywał śniadanie. Tak wygląda śniadanie mistrza. Jak już odbijecie na południe od Wisły do browaru Sacebir, to już zaczynają się tutaj podjazdy, ostry wyryb. Po prostu do tego browaru trzeba się tam trochę wyspinać na rowerze. Wygląda na to, że dojeżdżam na miejsce. Oby, bo trochę pobłądziłem i czasu już dużo straciłem. Jestem na miejscu. Tak wygląda browar z zewnątrz. Jest tutaj jeszcze trochę remont robią. Można powiedzieć, że wewnątrz jest browar skończony, ale z zewnątrz jeszcze go trochę remontują, odbudują. O, tak wygląda browar. To, no dobra, to możesz... Tak, opowiadaj. Po kolei. Tak. To jest Marcin, właściciel browaru. Człowiek, który zbudował cały browar sam własnoręcznie. Spawał. No, klepał. Spawał, klepał, budował. Warzelnia 15 hektar. To jest warzelnia. Tam jest warzelnia. Tak. Zasilana. Bo to jest taka dwugarowa, nie? Tak? No właściwie nie wiem, jak to się liczy, powiem ci szczerze. Wiesz? Bo są w sumie jest tu 5 garów, których nie widać. Aha. Nie wiem, czy zbiornik wody liczymy jako gar, czy nie. Generalnie no to w sumie jest tak. Warzelnia, no, to trzygarowa jest. Tak, mamy warzelnię. Tutaj mamy. Po filtracji leci z powrotem do warzelni. Tam jest warzelnia. Tak. Znaczy no, zacierno-warzelna jest jedna, filtracyjna i tutaj jest Whirlpool, czyli urządzenie do chłodzenia, wirówka. Do wirówka. Wirówka bardziej do odsysania różnych dziwnych rzeczy, które są. Tutaj wpada po prostu, piwo się kręci. Tak, piwo się kręci, w stożku się usypują jakieś elementy po gotowaniu, czy chmiel, który nam lekko zostaje, czy jakieś osady po gotowaniu. No i tym, tak powiem, zaworem ściąga się jakby... Leci przez wymiennik już. Tu jest wymiennik ciepła, takie jak w piecach, nie? Natomiast bo to są tanki, tu jest jeden większy, nie? Nie, to są takie same, tylko ten jest szczuplejszy. No i ten tank, aha. Ten tank jest, że tak powiem, na widoku, czyli jest pierwszym tankiem, który był robiony w browarze, ten długi. Miał być dopasowany do wysokości zbiornika, jest częściowo adoptowany z tanka takiego
Więc on taki jest trochę usiurpany. Ten dół jest robiony, a góra jest adoptowana z innego tanka, więc też to co dół, no to zdeterminowało to co dół. To są tanki 2000, tak? To są tanki 3000. 30 hekto. Dokładnie, 30 hekto. I te z tyłu też są 30 hekto. To tamte już są robione tak, no, że tak powiem, szersze są, bardziej stabilne. To są te z tyłu tanki. Czyli tak. Są w sumie trzy tanki. W sumie są trzy tanki, tak. No, taka jest moc produkcyjna na dzień dzisiejszy. Oczywiście no, zrobienie takiego tanka, no to miesiąc, półtorej miesiąca jest kolejny, tak, jeżeli potrzeba. Na dzień dzisiejszy na razie nie potrzeba. Czyli mamy dwa ważenia do jednego tanka. I tam masz biuro, nie? Tam jest biuro, jakaś anteka do wypoczynku. Tutaj w browarze się nic nie pracuje, godzinie się wypoczywa i spija no, piwo. Tak, teraz się nie pracuje, tylko siedzi się i się spija piwo, tylko taki jest problem, że to jest na górze i trzeba zejść, żeby sobie znaleźć na dół. Tu jest wytwornica wody lodowej do chłodzenia tanków. No i tanki, tak jak mówiliśmy, są i się grzeją, i się chłodzą, więc teraz akurat mamy apkę w tym tanku, więc dogrzewamy. Tam jest pszenica amerykańska, kontrakt, więc też dogrzewamy. No i stał fes. Tam jest fes. Tam jest. Na razie czeka na lepszy czas. To jest pub. Pub browarniany. Z pięknym widokiem. O. Wprawdzie jeszcze morza nie widać, ale już długo. Jaki jest widok? Ciepełko jest z okna, nie? Tak. Wracam samochodem, bo uciekł mi pociąg.